Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam zaprosić Was do wysłuchania niewiarygodnej sprawy Rickiego Megee. Jest to historia przetrwania, która trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. I choć do dziś pozostają pewne wątpliwości co do jej okoliczności, to co jest pewne, to że świadomość tego, że te wydarzenia miały miejsce naprawdę, przyprawiają odreszcze. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Ricky Megee urodził się 4 czerwca 1970 roku w australijskim stanie Victoria. Jego rodzice, Wendy i Peter Megee, prowadzili firmę mleczną w regionie Whippsland w Victorii. Ricky miał 3 młodsze siostry, Tracy, Tinę i Vicky. Opisywał swoje dzieciństwo jako szczęśliwe, jednak do pewnego momentu. Wszystko układało się dobrze, dopóki rodzina nie przeprowadziła się do Melbourne. Peter, głowa rodziny, przestał radzić sobie wtedy z szarą rzeczywistością. Zaczął coraz więcej pić. Po roku wyprowadził się z domu, a ostatecznie niestety odebrał sobie życie. Ricky miał wtedy zaledwie 13 lat. Po odejściu ojca w domu zaczęło brakować pieniędzy. Wendy pracowała w fabryce, a syn zaczął rozwozić gazety, żeby wspierać rodzinny budżet. Mimo wszystko, bardzo często brakowało jedzenia dla całej 5-osobowej rodziny. Nastolatek zaczął wtedy kraść chleb oraz mleko spod domów, żeby móc się najeść, a także ciastka z lokalnych sklepów dla swoich sióstr. Gdy dorósł, chwytał się również różnych dorywczych prac, m.in. łowił krewetki, sprzedawał dywany, pracował jako elektryk oraz ochroniarz w nocnym klubie. Miał w tym czasie również problemy z prawem. Trafił do więzienia po tym, jak uczestniczył w bójce. Na początku 2006 roku Ricky miał 35 lat i mieszkał w Brisbane w Queensland. Otrzymał propozycję pracy w Port Hedland w zachodniej Australii i żeby się tam dostać, miał do pokonania 5000 kilometrów. 24 stycznia 2006 roku wyruszył w drogę swoim Mitsubishi Challengerem z 2001 roku. Jechał autostradą Bantin, która przez znaczną część podróży prowadziła przez odludzie otoczone pustynią. W pewnym momencie na trasie z miejscowości Kalkaringi na autostradzie spotkał 3 mężczyzn, którym skończyło się paliwo. Jeden z nich podszedł do auta i wyjaśnił, że potrzebuje podwiezienia do Halls Creek. Ricky zgodził się pomóc i wręcz cieszył się, że przy okazji swojej podróży wyświadczy komuś przysługę. Megee, zdaniem najbliższych, zawsze był bardzo ostrożny i nieufny. Zachowywał wszelkie środki ostrożności, czasem nawet do przesady. Woził ze sobą maczetę i nie otwierał okien samochodu, gdy obok przechodził ktoś obcy. Mężczyzna, którego postanowił podwieźć tego dnia, był aborygenem i ledwo mówił po angielsku, więc nie rozmawiali ze sobą po drodze. Po około 20 minutach Ricky poprosił pasażera, żeby podał mu nową puszkę napoju z przenośnej lodówki. Autostopowicz podał mu już otwartą puszkę i najprawdopodobniej coś do niej dosypał, ponieważ po około 10 minutach kierowca zaczął czuć się zdezorientowany i oszołomiony, aż w końcu całkowicie stracił przytomność. Ocknął się dopiero po kilku godzinach. Siedział na przednim siedzeniu swojego samochodu, a kluczyki wciąż znajdowały się w stacyjce. Próbował ruszyć, jednak wtedy jeden z poznanych wcześniej mężczyzn podbiegł do auta, wybił szybę i zaczął szarpać się z Rickim. W wyniku ich walki samochód został prawie całkowicie zniszczony i zakopany w piasku. Ostatecznie Ricky został obezwładniony i ogłuszony i odzyskał przytomność dopiero w obozowisku swoich porywaczy. Byli tam wszyscy mężczyźni, których widział wcześniej przy drodze, oraz para, której wcześniej nie spotkał. Mieli przy sobie broń i obawiał się, że odbiorą mu życie. Zachowywali się tak, jakby chcieli to zrobić, jednak nie mieli do tego wystarczająco odwagi. Wkrótce zwinęli obóz i zniknęli, ale wcześniej podali mu wodę ze środkiem, po którym stracił przytomność. Ukradli mu buty, skarpetki, papierosy i zapalniczkę. Zostawili jedynie $12 w gotówce, które miał w kieszeni, telefon komórkowy, jednak bez baterii, oraz kluczyki do samochodu. Ricky odzyskał przytomność, gdy 4 australijskie dingo próbowały go wykopać. Zorientował się wtedy, że znajduje się w dziurze w ziemi, w czarnym plastikowym worku, na który wrzucono trochę kamieni i ziemi. Zrozumiał, że porywacze próbowali zakopać go żywcem, jednak ten prowizoryczny grób był na tyle niestarannie zrobiony, że Ricky był w stanie wydostać się z niego o własnych siłach. Nadal był jednak bardzo słaby i otumaniony. Ostatkami sił odgonił Dingo przy pomocy kamieni, a następnie opadł z sił. Nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Był także spragniony i głodny. Przez ostatnie kilka dni bez przerwy podawano mu środki odurzające i nadal odczuwał ich skutki. Gdy trochę odzyskał siły, wspiął się na najwyższe drzewo, które znalazł w okolicy, żeby sprawdzić, w którą stronę powinien podążać. Jednak przed nim rozciągał się jedynie jałowy krajobraz aż po sam horyzont. Nie wiedział, gdzie jest, choć przypuszczał, że może to być kraniec wielkiej pustyni piaszczystej, pustyni w północno-zachodniej części Australii Zachodniej. Przez kilka kolejnych godzin siedział w cieniu drzewa i zastanawiał się, co robić. Nigdzie w zasięgu wzroku nie było domów, dróg ani wody. Na podstawie obserwacji słońca uznał, że może dotrzeć do cywilizacji, wybierając kierunek zachodni. Po kilku godzinach wędrówki zrozumiał jednak, że idzie w głąb pustyni i skręcił z powrotem na wschód, w nadziei, że natknie się na drogę lub rzekę. Kierował się w stronę dużego wzniesienia na horyzoncie, ale nadzieje były złudne. Gdy się na nie wspiął, ponownie zobaczył jedynie piasek i nieliczne krzewy. Temperatura powietrza przekraczała 40 stopni Celsjusza i z każdą mijającą godziną był świadomy tego, że coraz bardziej się odwadnia i wiedział, że ma tylko dwie opcje – pić własny mocz albo lizać kamienie. Był wtedy koniec pory deszczowej, gorący i duszny, jednak pierwsza noc okazała się wyjątkowo chłodna. Kolejne dni nie przyniosły zmian. Mimo ciągłej, niestrudzonej wędrówki, Ricky nadal nie widział nigdzie w zasięgu wzroku, choćby najmniejszego śladu cywilizacji. Stopy mężczyzny zaczęły krwawić, a on coraz bardziej się odwadniał, przez co jakiś czas upadał i tracił przytomność. Budził się w upale, nie wiedząc nawet, jak długo tak leżał. Skupiał całą swoją uwagę na znalezieniu wody, ponieważ wiedział, że to jedyny sposób, żeby przetrwać. I na szczęście po 3 dniach zebrały się chmury deszczowe i Ricky mógł chociaż trochę ugasić swoje pragnienie. Deszcz wypełnił także lej w ziemi, tworząc niewielki staw i instynkt przetrwania podpowiadał Megee, że powinien zostać w tym miejscu na dłużej. Spędził tam kolejny tydzień rozmyślając o swojej rodzinie. Nie zastanawiał się nawet nad tym, dlaczego i z czyjej winy znalazł się w tak tragicznej sytuacji. Skupiał się przede wszystkim na swoim przetrwaniu. Godzinami wpatrywał się w horyzont, licząc, że zobaczy przejeżdżające samochody. Patrzył również w niebo, licząc na to, że nad nim przyleci samolot, oraz krzyczał, licząc, że ktoś go usłyszy i przyjdzie z pomocą. Spał w cieniu drzewa, a nocami obsiadały go dziesiątki komarów i nie miał jak się przed nimi chronić. Rozpoznał aż 5 różnych gatunków tych owadów i czuł dosłownie, jak wysysają z niego krew. Kolejnego dnia zbudował sobie kryjówkę. Szałas z gałęzi i patyków. Spędził aż 4 dni na wypełnianiu szczelin w szałasie błotem i trawą dla lepszego utrwalenia konstrukcji. Żeby ugasić pragnienie, zbierał nawet osiadające na trawie krople rosy. Po tygodniu na pustyni Australijczykowi zaczął bardzo doskwierać głód. Schwytał jaszczurkę, zabił ją i suszył na słońcu przez kilka godzin i był to jego pierwszy posiłek od chwili znalezienia się na środku pustyni. Żywił się również owadami, konikami polnymi, gąsienicami, mrówkami i osami. Gdy udawało mu się opolować jaszczurkę, węża lub żabę, nadziewał je na kij i w ten sposób suszył na palącym słońcu. Próbował też jeść różne rośliny i nieliczne owoce, jednak miał opory, ponieważ nie wiedział, które z nich mogą być trujące. Kierował się wyłącznie intuicją. Te, które dobrze smakowały, jadł, a niesmaczne wypluwał. Wygrzebywał też tłuste larwy żyjące w pniach drzew. Raz, gdy włożył rękę do pnia, został zaatakowany przez skolopendrę olbrzymią, jadowity gatunek wija. Ukąszenia tego stworzenia prowadzą do śmierci u większości małych zwierząt, a dla człowieka są bardzo toksyczne. Powodują silny ból, obrzęk oraz gorączkę. I kilka godzin po ukąszeniu Rickiemu spuchła lewa część twarzy oraz szyi i mężczyzna czuł, jak nagromadzony płyn go dusi. Położył się wtedy pod drzewem i oczekiwał na śmierć. Po pewnym czasie zasnął. Kilka godzin później jednak ocknął się i zorientował się, że obrzęk oraz uczucie drętwienia ustały. Z kolejnymi mijającymi dniami samotność oraz brak perspektyw na nadejście ratunku coraz bardziej mu doskwierały. Ricky miał kilka bardzo poważnych momentów zwątpienia, w których w myślach żegnał się ze swoimi bliskimi, płakał i po prostu oczekiwał na śmierć. Instynkt przetrwania nie pozwalał mu jednak tak po prostu się poddać. Codziennie wieczorem wyruszał na poszukiwanie jedzenia i czasem słyszał podmuchy wiatru, które do złudzenia przypominały dźwięk przejeżdżającego samochodu. Napawały go wtedy nadzieją, jednak za każdym razem okazywała się ona złudna. Po kolejnych kilku dniach spędzonych na pustyni mężczyzna zdecydował się ruszyć w drogę. Wiedział, że to bardzo ryzykowne i że do przetrwania będzie mu niezbędna woda, jednak postanowił zaryzykować. Wskoczył do rzeki i płynął w dół przez około 4 godziny, aż dostrzegł drogę. Wyszedł z wody i ruszył przed siebie, licząc, że natknie się na cywilizację. Niestety jego nadzieje okazały się złudne i po kilku godzinach wędrówki ścieżka po prostu się skończyła, a Australijczyka po raz kolejny otaczała sucha, naga ziemia. Próbował znaleźć szlak, którym bydło było wyprowadzane na pastwisko, ale mimo wielogodzinnego marszu nie trafił ani na pasące się zwierzęta, ani na ludzi. Mimo tego wiedział, że cień szansy na przetrwanie ma jedynie, jeśli nie przestanie iść dalej. Gdy już chciał zawrócić i ponownie szukać rzeki, natknął się na drogę. Pokonał jeszcze kilka kilometrów i znalazł płot. Było to ogrodzenie posiadłości z czerwonymi bramami i wielkim szyldem. Tabliczka na ogrodzeniu była długa i informowała, że znajduje się on w Haysbury, Beef County. Szedł dalej po suchej, twardej jak beton ziemi. W końcu rozdarł swoją koszulkę na 2 części i owinął nią stopy, by móc iść dalej. Temperatury sięgały 50 stopni Celsjusza. Mimo prawie całodobowej wędrówki nie znalazł żadnego nowego śladu cywilizacji. Z kamieni ułożył wtedy znak SOS. Był zmęczony, spragniony i głodny, a w ranach na stopach zaczęło rozwijać się zakażenie. Tymczasem dopiero po 6 tygodniach nieobecności siostra Rickiego, Tina, zaczęła niepokoić się o brata. Zgłosiła jego zaginięcie na policję, jednak nie było wiadomo, od czego zacząć poszukiwania. Tina wiedziała jedynie, że Ricky wyruszył w bardzo długą podróż samochodem, jednak nie było wiadomo, gdzie go szukać. Mógł być dosłownie wszędzie, w promieniu 1000 kilometrów. A tymczasem sam Ricky znalazł schronienie pod skrzydłami starego przewróconego wiatraka w jamie, którą sam wykopał. Stworzył także prowizoryczną barykadę, żeby chronić się przed atakami dingo. Jeden z poranków przyniósł Australijczykowi bardzo przykrą niespodziankę. Ricky poczuł, że na dziąśle ma sporą, bolącą zgorzel i pół jego twarzy jest sparaliżowane. Przypuszczał, że w nocy mógł ukąsić go pająk i uznał, że umrze, jeśli nie pozbędzie się zęba. Na kamieniu naostrzył kluczyki do samochodu i 2-krotnie, mdlejąc z bólu, samodzielnie i bez znieczulenia usunął sobie zainfekowany ząb. Z łopat wiatraka, pod którym się schronił, ułożył już drugi znak SOS, dobrze widoczny z powietrza. Liczył na to, że jeśli w okolicy pojawi się jakikolwiek samolot lub helikopter, to załoga zauważy jego apel o pomoc. W tym miejscu mężczyzna spędził kolejne tygodnie i wierzył, że w tym miejscu umrze. Stworzył nawet z patyków krzyż, żeby zaznaczyć swoją ostatnią kryjówkę. 5 kwietnia 2006 roku Ricky zauważył jednak, jak 100 metrów dalej zatrzymuje się samochód. Wysiadło z niego 2 praktykantów pracujących na farmie bydła. Zaczął iść w ich stronę. Mężczyźni zobaczyli w oddali chudą, dwunożną postać, która była niepodobna do niczego, co kiedykolwiek widzieli. Postać szła bardzo chwiejnym krokiem, co jakiś czas spotykając się. Ricky nie był w stanie krzyczeć, dlatego zaczął machać rękami. Mężczyźni początkowo myśleli, że to dingo, dlatego nawet wyciągnęli broń, jednak byli bardzo zaciekawieni. Podjechali bliżej samochodem i w końcu zauważyli, że to skrajnie wychudzony mężczyzna. Miał jasne włosy, zmierzwiony zarost, spaloną słońcem skórę i zupełnie nie wyglądał na swoje 35 lat. Praktykanci byli pierwszymi ludźmi, których Ricky Megee zobaczył po ponad 2 miesiącach spędzonych na australijskim odludziu. Wkrótce jechał już na tylnym siedzeniu ich Land Rovera w kierunku szpitala. Nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Cały czas dotychał ich, żeby upewnić się, że są prawdziwi i to wszystko dzieje się naprawdę. W szpitalu w Darwin od razu trafił w ręce lekarzy. Ustalono, że stracił aż 60 kg i ważył zaledwie 45. Był pogryziony przez owady, poważnie odwodniony i oparzony przez słońce. Dodatkowo wciąż bolały go zęby. Nie mógł porządnie otworzyć ust ani prawidłowo żuć. Ricky zadzwonił do swojej siostry, Tiny, mieszkającej w Brisbane. Ona powiedziała mu, że zgłosiła zaginięcie i dzwoniła do znajomych, żeby wypytać, czy ktoś go widział, ale nie powiedziała mamie o swoich obawach, żeby jej nie niepokoić. Ricky został zabrany pod prysznic i dano mu nowe ubranie. Gdy po raz pierwszy zobaczył się w lustrze, krzyknął, ponieważ przestraszył się swojego własnego odbicia. Pracownicy szpitala myśleli nawet, że stało się coś poważnego. Dopiero w tamtym momencie mężczyzna zdał sobie sprawę, jak niewiele dzieliło go od śmierci z wygłodzenia. Po około 2 tygodniach spędzonych w szpitalu, Ricky został wypisany do domu, jednak wcześniej jeszcze został przesłuchany przez policję. Początkowo nikt nie wierzył w jego wersję wydarzeń. Nikt nie sądził, że przeżycie 71 dni na australijskiej pustyni było możliwe, tak samo jak utrata 60 kg i nadal przeżycie. Policja miała wątpliwości co do jego zeznań ze względu na jego wcześniejsze problemy z prawem. Jednak ostatecznie nie znaleziono nic, co dowodziłoby nieprawdziwości jego wersji wydarzeń. Ricky zapewniał, że jego historia jest jak najbardziej prawdziwa i nawet zaproponował, że zje na żywo w telewizji żabę, żeby udowodnić, że mówi prawdę i że robił to już wielokrotnie. Mark Clifford, właściciel farmy bydła, powiedział, że miejsce, w którym utknął Ricky, to prawdopodobnie najbardziej odizolowany obszar Australii. Policyjne dochodzenie nie ujawniło żadnych dowodów sugerujących na popełnienie przestępstwa. Nigdy nie udało się odzyskać jego samochodu, nigdy nie wszczęto także dochodzenia w sprawie osób odpowiedzialnych za porwanie mężczyzny i pozostawienie go na śmierć na pustyni i nie udało się ustalić tożsamości sprawców. Mężczyznom, którzy go odnaleźli, Megee powiedział, że wylądował na pustyni po tym, jak zepsuł mu się samochód i dopiero znacznie później w wywiadzie dla Washington Post opowiedział o ataku aborygenów, 2 dniach w niewoli i porzuceniu na pustyni. Następnie tę samą historię opisał w swojej książce. I choć to, że Ricky Megee spędził długi czas na pustyni, był skrajnie wychudzony i odwodniony, nie ulega wątpliwości, to kwestia tego, w jaki sposób i dlaczego się tam znalazł, pozostaje do dziś sporna. Po swoim uratowaniu Australijczyk przez długi czas jadł przez 24 godziny na dobę, bez przerwy, przez co szybko przybrał na wadze, jednak nie spowodowało to regeneracji tkanki mięśniowej. Uratowała go dopiero ścisła dieta, przez którą niestety miał złe samopoczucie, a powrót do całkowicie normalnego stanu, w którym mógł normalnie i samodzielnie chodzić po mieście oraz podnosić cięższe przedmioty, zajął aż 6 miesięcy. Wraz ze swoją nową partnerką Ricky przeprowadził się do Dubaju, marząc o wyjeździe do Afryki i pomocy potrzebującym. W Dubaju zaczął pracować jako budowlaniec. Swoją historię sprzedał telewizji i napisał książkę o swoich przeżyciach zatytułowaną Left for Dead – How I Survived 71 Days in the Outback, czyli Pozostawiony na śmierć – Jak przetrwałem 71 dni na odludziu. Przy jej tworzeniu współpracował z Gregiem McLeanem, australijskim dziennikarzem, który przedstawił jego historię w wiadomościach zaraz po jego odnalezieniu. I to jest już koniec tej niesamowitej sprawy. Tak jak wspomniałam na początku, aż trudno uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. To brzmi jak ziszczenie najgorszego koszmaru i to prawdziwy cud, że mężczyźnie udało się wyjść cało z tak beznadziejnej sytuacji. Czy słyszeliście może o podobnych przypadkach? Co jakiś czas tutaj na kanale przedstawiam różne historie przetrwania i muszę przyznać, że nigdy nie znudzi mi się czytanie o nich. Każda z nich jest inna i tak samo przerażająca i jednocześnie fascynująca. Jak zwykle w komentarzach możecie oczywiście dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!